Cześć, z tej strony Jola Mazurek. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam oraz dzielę się sposobem wykonania tego. W dzisiejszym filmiku, tak jak widzicie, mam dla Was opaskę. Opaska, która, jak tutaj zdążyliście już zobaczyć, ściek tej opaski łudząco przypomina ściek robiony na drutach, ale to jest bardzo mylne, dlatego że opaski te robiłam szydełkiem. Robiłam je szydełkiem, dla mnie całkowicie nową techniką, techniką szydełka tunezyjskiego, ale zapewniam Was, że w dalszej części pokażę Wam i udowodnię, że to jest bardzo łatwe do wykonania. Wystarczy najzwyklejsze szydełko bez rączki, jakie posiadamy w domu, nawet to najtańsze, i taką opaskę jesteśmy szybciutko i łatwo w stanie zrobić. Opaska jest robiona w takim jakby prostym prostokącie, na końcu jest zszyta. Zszywałam ją identycznie jak tą opaskę, którą robiłam na drutach. Jeśli nie widzieliście jeszcze tej opaski robionej na drutach, to tutaj w rogu zobaczycie do niej link. Zapraszam, zerknijcie, być może tamten sposób wykonania bardziej Wam przypadnie do gustu. Ja tutaj zrobiłam na Wasze prośby właśnie taką prostą szydełkową opaskę i mam nadzieję, że sposób wykonania tej opaski bardzo przypadnie Wam do gustu i zechcecie właśnie według moich instrukcji taką opaskę wykonać. Wiem, że teraz akurat przyszedł sezon na opaski i opaski są bardzo modne. To jest taka świetna alternatywa czapki. Jeśli ktoś nie lubi, to pewnie jest szansa, że polubi opaskę. Także jeśli macie ochotę i chcecie zobaczyć lub też chcecie taką opaskę wykonać według moich instrukcji, to zapraszam do dalszej części i tam Wam krok po kroku pokażę, jak ją zrobiłam. Ja swoją opaskę zrobiłam z włóczki Gazal Viking. To jest włóczka, która w 100 gramach ma 100 metrów i jest to mieszanka wełny z akrylem. Zrobiłam ją w całości szydełkiem w rozmiarze 8 mm. I tutaj bardzo, bardzo to jest ważne, żeby to szydełko było proste, bez rączek, bez zgrubień, proste, jednakowej grubości na całej długości. Potrzebowałam też oczywiście igły i nożyczek. Igła jest tutaj w tej opasce niezbędna, więc polecam przygotować sobie fajną, grubą igłę dedykowaną do grubej włóczki. I co? Jeśli macie ochotę zobaczyć, jak ją zrobiłam, to przejdźmy do kolejnej części i tam Wam szybciutko to pokażę. I moja kolejna opaska będzie w takim kolorze jaśniutkim. I całą właściwie ją mam tutaj zrobioną. A za chwilę Wam pokażę, jak ją wykonać. To jest prawa strona ściegu. Tak wygląda identycznie jak ścieg prawy robiony na drutach. Jest tylko jedna rzecz, która rozróżnia to robione, ten ściek robiony szydełkiem, a ściek prawy robiony na drutach, że ten się praktycznie, można powiedzieć, nie rozciąga na szerokość, tak? Jest no, taką szerokość, jaką zrobimy, tak musimy to liczyć, bo on się po prostu nie naddaje. Minimalnie. I teraz tak, ja do zrobienia opaski na swój obwód głowy, a mam głowę w obwodzie 54 cm, wykonałam tutaj na długości 56 rzędów. Jak to sobie policzyć? Identycznie tak, jak liczymy to sobie robiąc na drutach. Jedno takie tutaj przeplecenie, takie oczko, pionowa nitka, to jest jeden rząd, tak? I mam tutaj raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie będę tego liczyła do końca, dlatego że już mam to przeliczone. Na wysokość zrobiłam 56 rzędów. I za chwilę przystąpię do ostatniego etapu robienia mojej opaski, ale zanim to zrobię, to oczywiście pokażę Wam, jak zrobić tą opaskę. Więc tak, szydełko 8 mm, prościutkie, tak jak wcześniej mówiłam, i zaczynam sobie robić pierwszą pętelkę i muszę wykonać, tak jakbym zaczynała robić szydełkiem, 12 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć,
7, 8, 9, 10, 11 i 12. Mam zrobiony szydełkowy łańcuszek i teraz przystępuję do robienia pierwszego rzędu. I jak to będę robiła? Wbijam szydełko w pierwsze oczko od łańcuszka, nabieram włóczkę i zostawiam na szydełku. Wbijam szydełko w drugie oczko, chwytam za włóczkę, przeciągam przez oczko i zostawiam na szydełku. W kolejne oczko chwytam za włóczkę, przeciągam ją na szydełko i ją na szydełku zostawiam. I w taki sposób muszę nabrać tutaj, przerobić do końca łańcuszka. Czyli w kolejne oczko chwycić, przeciągnąć włóczkę i zostawić na szydełko. Kolejne oczko chwycić włóczkę, przeciągnąć i zostawić na szydełku. Chwycić i zostawić na szydełku. I zostawić na szydełku. I w ostatnie oczko przeciągnąć i zostawić na szydełku. Zrobiłam 12 oczek łańcuszka i na szydełku mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pętelek. I co robię dalej? Otóż dalej robię w taki sposób. Chwytam za włóczkę i przeciągam przez pierwsze oczko, które mam z lewej strony. A teraz, tylko tutaj na początku będę przeciągała przez jedno oczko, a teraz chwytam za włóczkę i przeciągam przez dwa oczka. Chwytam za włóczkę, przez dwa oczka przeciągam. Przez dwa oczka. Przeciągam przez dwa oczka. Przeciągam przez dwa oczka. Robię to. Jedyny problem jest taki, żeby tego mocno nie zaciskać. Ja to tak robię, staram się, żeby to było w miarę luźno, żeby ta opaska nie była zbita. I znowu chwytam za włóczkę i przeciągam przez dwa oczka. I przez dwa oczka. I przez dwa oczka. Przez dwa oczka. Przez dwa oczka i ostatnie dwa oczka. Na końcu z powrotem musimy mieć jedno oczko. Pierwszy rząd jest za nami. Teraz przechodzę do rzędu drugiego i od tego momentu tą opaskę będę przerabiała właśnie w taki sposób, jak Wam za chwilę pokażę. To jest moje pierwsze oczko i teraz będę wbijała szydełko w taki sposób. Jak sobie tutaj przyjrzycie, to tutaj są takie pionowe pętelki. To są nasze oczka. One są troszeczkę ustawione tak na ukos i między przednią a tylną nitkę oczka będę teraz wbijała szydełko. Czyli tak jak sobie tutaj rozchyliłam moje oczko, tak to w środek będę wbijała szydełko. Wbijam szydełko w środek oczka, przechodzę, wychodzę szydełkiem z tyłu, chwytam za nić roboczą, przeciągam do przodu i zostawiam na szydełku. I przechodzę do drugiego oczka. Rozchylicie, widzicie środek oczka, tylna nóżka, przednia nóżka, w środek wbijam szydełko, chwytam za włóczkę, przeciągam do przodu i zostawiam na szydełku. W ten sposób właśnie, jak Wam tutaj przed chwileczką pokazałam, całą naszą opaskę będziemy przerabiać. I znowu kolejne oczko rozchylam i w środek wbijam szydełko, wychodzę z tyłu, chwytam za włóczkę, przeciągam do przodu i zostawiam na szydełku. Szydełko w środek oczka należy wbijać pod tą włóczkę, którą przeciągaliśmy, przerabialiśmy, tak? Tu widać ją wyraźnie. To jest nasza włóczka, która została przerobiona. I pod tą włóczkę tutaj należy wbijać szydełko. I w taki sposób to łatwiutko się wbija, no chyba, że będziecie robili z bardzo, bardzo cieniutkiej włóczki, wtedy trzeba bardziej uważać, tak? Skupić się na tym, ale tutaj przy tej grubości włóczki jest to po prostu
rewelacyjna robótka, tak prosta i tak niewymagająca uwagi, że naprawdę sposób wykonania tej opaski myślę, że bardzo przypadnie Wam do gustu. I znowu wbijam w środek, wyciągam włóczkę i zostawiam na szydełku. Pilnuję tylko tutaj, żeby te szydełka, jako że w szydełko nie ma żadnego tutaj zabezpieczenia, to żeby one mi z drugiej strony nie spadły, tak? I znowu wbijam szydełko w środek oczka, chwytam za włóczkę, przeciągam ją do przodu i zostawiam na szydełku ostatnie nasze oczko. Będę wbijała, jak sobie tutaj odwrócę, to mam dwie nitki, tak? To pod te dwie nitki. Ostatnie oczko, za każdym razem tak trzeba wbić szydełko. Chwycić za włóczkę i przeciągnąć ją do przodu i zostawić na szydełku. I teraz przerabiamy. Chwytam za włóczkę i tylko pierwsze oczko przerabiam jedno. A już drugie i pozostałe przerabiam przez dwa, czyli znowu chwytam za włóczkę przez pierwsze i przez drugie oczko. Chwytam za włóczkę przez pierwsze i przez drugie oczko. Za włóczkę chwycić, przeciągnąć przez pierwsze i przez drugie oczko. Chwycić za włóczkę i przeciągnąć przez dwa kolejne oczka. Przez dwa oczka. Przez dwa oczka. Przez dwa oczka. Przez dwa oczka i przez dwa oczka. I w ten sposób do momentu, aż na szydełku zostanie jedno oczko. I drugi rząd jest zrobiony. Przerabiamy trzeci rząd. Przerabiamy dla utrwalenia, czyli na szydełku mam jedno oczko. I teraz zaczynam znowu nabierać oczka. W środek oczka wbijam szydełko. I przeciągam włóczkę i zostawiam na szydełku. W drugim oczku w środek oczka chwytam za włóczkę, przeciągam do przodu i zostawiam na szydełku. Kolejne oczko w środek oczka wbiłam, wyszłam z tyłu, chwyciłam za włóczkę, przeciągnęłam do przodu i zostawiam na szydełku. I znowu w środek oczka i zostawiam na szydełku. W środek oczka i zostawiam na szydełku. I zostawiam na szydełku. I zostawiam na szydełku. I jak widzicie, proste zasady zrobienia tej opaski. I ostatnie oczko wbijam pod dwie nitki. Chwytam, przeciągam do przodu. I zostawiam na szydełku. 12 pętelek na szydełku i teraz każde trzeba przerobić. Chwytam za włóczkę i przeciągam na początku tylko przez jedną, a później chwytam włóczkę i przeciągam przez dwie. I przeciągam przez dwie. Przez dwie. Przez kolejne dwie i aż dojdę do końca i na szydełku zostanie mi jedna pętelka. I dalej kolejny rząd. I jak widzicie, robótka jest bardzo prosta, żadnej trudności tutaj chyba nie będziecie mieli ze zrobieniem takiej opaski, więc myślę, że już tutaj nie muszę więcej Wam tego pokazywać, bo to, co najważniejsze w tym kawałeczku Wam pokazałam. Więc odkładam sobie tą próbeczkę.
I wracam do mojej właściwej opaski i tak jak Wam tutaj mówiłam, mam przerobione 56 rzędów na wysokość. I teraz ucinam sobie włóczkę i muszę jej sobie tutaj uciąć dla wygody gdzieś jakieś około 30 cm. Ucinam, wyciągam i teraz będę opaskę zszywała po to, żeby tutaj zrobić taki efektowny, przepleciony warkocz i będę to robiła identycznie jak moją opaskę, którą już wcześniej robiłam i którą mam na kanale. To jest opaska robiona na drutach. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, a wolicie druty, to zapraszam, link do tej opaski zobaczycie tutaj po prawej stronie w rogu. Opaskę mam w ten sposób złożoną, czyli prawą stroną do nas, składam sobie tutaj na pół i tą stronę też na pół. I teraz wkładam jedno w drugie, taką jakby kanapeczkę, tak? Złożyłam w taki sposób i teraz muszę to zszyć. Tylko przypilnować trzeba, żeby igła przechodziła nam przez wszystkie cztery części, tak? Już prawie mam to zszyte. Jeszcze tylko trzeba na końcu oczywiście tą nitkę też zabezpieczyć, tak? Czyli poprzeszywać sobie kilka razy w taki sposób w środku, o, żeby nam po prostu to nie uciekało. I jak już mamy tutaj to zszyte, to tutaj ta nitka też z początku robótki, też musimy ją sobie zabezpieczyć, przeciągnąć do środka. Nie ucinać jej tak bezpośrednio, bo ona nie jest zabezpieczona. Jak pamiętamy, niczym jej nie zabezpieczaliśmy. To jest ta początkowa nitka przy nabieraniu łańcuszka, jak zaczynaliśmy robić tą opaskę. Ją też po prostu muszę sobie tutaj wszyć, żeby była w miarę zabezpieczona, żeby mi się ta opaska po prostu nie wypruła, nie zaczęła pruć, tak? Obcinam sobie końcóweczki, odkładam igłę i wywracam na prawą stronę opaskę. I tadam! Tak wygląda moja opaska z przodu. Mam nadzieję, że spodobała Wam się i sposób wykonania też przypadnie Wam do gustu i zechcecie właśnie w ten sposób swoje opaski robić. Tradycyjnie na koniec taką mam małą prośbę do Was, że jeżeli zrobicie sobie tą opaskę i będziecie się nią chwalić na swoich profilach społecznościowych, to będzie mi bardzo miło, jeśli wspomnicie o tym, że zrobiliście ją według mojego filmiku, według moich instrukcji, bo w ten sposób na kanał będzie mogło trafić jeszcze więcej osób, a już dobijamy prawie do 50 tysięcy subskrybentów i kanał będzie miał okazję jeszcze bardziej się rozwijać. Na koniec oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, do wciskania tego czerwonego dzwoneczka, bo wtedy będziecie dostawać powiadomienia o każdym kolejnym moim filmiku. No cóż, jeśli filmik Wam się spodobał, jeśli te rady i sposób wykonania tej opaski przypadł Wam do gustu, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie lajka i napiszecie parę słów w komentarzu. Na te komentarze staram się odpowiadać, więc jeżeli macie jakiś problem, pytanie, to śmiało piszcie właśnie pod filmikiem. I cóż, więcej już właściwie nie mam nic do powiedzenia. Wszystko, co chciałam Wam pokazać, to Wam pokazałam. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za odwiedziny. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!